Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4. Ja jestem Hubson i dzisiaj zagramy sobie właśnie w czwartą część GTA. W ogóle tak myślałem, żeby na początku tego odcinka podzwonić nieco po naszych kontaktach i zobaczyć, czy nie ma tych takich, że tak powiem, ukrytych rozmów, ponieważ przez całą jakby fabułę w GTA 4 możemy dzwonić do jakichś tam kontaktów i możliwe, że trafi nam się jakaś unikatowa rozmowa, której gdy nie wykonamy w danym momencie w grze, to ona nam po prostu najzwyczajniej no, będzie przeskipowana, no nie będziemy mogli jej usłyszeć. Zobaczmy może na samym początku Romana, u niego zawsze coś tam po jakichś takich grubszych misjach można właśnie coś od niego ciekawego usłyszeć, zobaczmy. There are four brothers. Two are gangsters, one's a cop, and the other is a heroin addict, ex-freedom fighter. And then there's a sister. A sister? That sounds more my speed than these crazy brothers. I can tell from your voice that you like her cousin. Are you two doing it? I've got to go, Roman. I'll talk to you soon. To jeszcze a propos, właśnie jestem ciekaw, czy o tym napadzie na bank nie jest coś powiedziane w gazecie Liberty Tree na internecie. Zobaczymy, czy coś takiego właściwie jest. Znaczy w sensie, wydaje mi się, że nawet jak tam po jakichś takich mniejszych misjach coś zawsze jest wspomniane, to myślę, że tym bardziej... No właśnie, napad kończy krwawą łaźnią. Zawsze tutaj właśnie na tej stronce Liberty Tree Online jakieś takie ciekawsze rzeczy są napisane, w sensie jak coś takiego grubszego w fabule się wydarzyło. Dobra, zobaczmy co piszą. Aha, okej. Okay. To jest ten właśnie, ten gościu, który zabił Michaela, ten Eugene Reaper, czy jak to tam się czyta. To jest też jakaś tam postać, o której co nieco wiadomo chyba, z tego co kojarzę. Przekraczające $500 000. No właśnie, my dostaliśmy z tego napadu 250 000, więc wydaje mi się, że jednak ukradliśmy zdecydowanie więcej, ponieważ prawdopodobnie Packie wziął jednak dla siebie większą działkę i dla swoich braci. Nico, my boy. This is Packie's brother, Gerald McReary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. Use the back entrance. No dobra, pojedziemy sobie w takim razie do Jerry'ego, zobaczymy jakie zadanie ma on dla nas. Jerry prawdopodobnie będzie nam dawał misję w tym samym miejscu co Packie, tylko że właśnie trzeba będzie się do tego mieszkania dostać tylnym wejściem. Gdzie to w ogóle się wchodzi tak to? Mniejsza o to, będziemy sobie przeskakiwać przez murek, chociaż... A, czyli prawdopodobnie musiałbym po prostu sobie iść naokoło. Dobra, mniejsza o to. Zobaczmy pierwszą misję u Jerry'ego. You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun. Good causes, a good laugh. Some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches. Working for guineas. Working for niggas. Any asshole with a buck. A whole lot spent in a proper manner, oh yeah, wine and women as quick as possible, and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelottis and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelottis think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packie was right for once. I'm glad you're on board. No i właśnie to, co mówiłem chyba już w poprzednim odcinku, teraz w tym momencie no, mamy taki etap w grze, który ja osobiście lubię najbardziej. Najwięcej się dzieje, mamy styczność z tymi włoskimi rodzinami. No oczywiście też z rodziną Irlandczyków, to już mniejsza o to, tak? Ale zaczyna się taki jakby, no troszeczkę inny świat, tak? Bo w momencie, kiedy byliśmy tutaj w Broker, w Bohan, no było zupełnie co innego, tak? Jakby walczyliśmy o przetrwanie bardziej, gdzieś tam ci Ruscy się nam przewijali, no był taki etap fabuły, gdzie no był taki dość specyficzny, ale jednak nie w moim klimacie. W tym momencie zaczynają się mafie i tego typu rzeczy właśnie i przez to moim zdaniem ten właśnie etap jest dużo bardziej interesujący. Put the bomb in the trunk, then follow the wise guys from their meeting back to the rest of their crew, then you blow the bomb. Make sure no one walks away. It's easy, right? So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Holy Nico, I wouldn't trust myself with this. You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. No co racja, to racja, płacą. I pojawił się Cognoscenti, czyli bardzo ekskluzywny samochód, który możemy głównie spotkać w Alderney i głównie jeżdżą nim właśnie włoscy mafiozi, ale dziwne, bo to jakaś starsza pani chyba tym samochodem jechała. Dobra, weźmy sobie może taksówkę, kurczę. A, właśnie, w tym momencie chyba nasz kuzyn wspaniały powinien mieć dość wypasioną właśnie taksówkę dla nas, gdybyśmy takowej potrzebowali. Zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy to już ten etap w fabule, gdzie ta jakby firma taksówkarska Romana została tam no, odbudowana i właśnie Roman, z tego co pamiętam, miał się zaopatrzyć wtedy w nową taksówkę. Zobaczymy, czy to już w tym momencie będzie dostępne. I gdzie ta taksówka jedzie? Czy to jest tutaj po lewo? Chyba tutaj po lewo, nie? Podbiegniemy sobie, tak. Jest już ten Cavalcade, dobrze mówię? Chyba tak. Chyba Cavalcade. No ale kierowca ciągle ten sam, tylko czemuś nie chce zatrzymać, what the fuck, dobra. Właśnie, z tego co kojarzę, chyba Roman swoją firmę taksówkarską odbudował sobie z tego odszkodowania, tak? Tak z tego co tam mi się kojarzy, tylko że nie wiem gdzie znajduje się właściwie jego siedziba, ponieważ wiem, że ta lokacja, o właśnie mamy Cognoscenti znowu, tylko jakieś takie dziwnie wtopione w ziemię, widzicie jak opadło? Jakoś tak dziwnie obniżone. No właśnie, bo tamta miejscówka, gdzie Roman miał swoją taksówkę, swoją firmę taksówkarską właściwie pierwotnie, jest ciągle jakby zabita dechami. I tam już raczej nic ciekawego nas nie spotka. Weźmy sobie jakiś samochód może, na wszelki wypadek. No, bez jaj. Wysiadaj. No właśnie, może gdzieś... ta firma taksówkarska Romana jest, ja w sumie o tym nie wiem, ale z tego co mi się kojarzy nie pamiętam takowej lokacji. No i dobra, mamy ich śledzić, rozumiem, że... Zapalnik w bombie będziemy musieli odpalić za pomocą telefonu. Przynajmniej chyba innej możliwości nie ma. Tak mi się zresztą kojarzy, że jakąś dzwoniąc do Jerego i mówiąc mu, kiedy ma ten ładunek wysadzić, to albo robi to właśnie on, albo jest jakiś zapalnik wmontowany w telefon komórkowy. Dobra, zobaczymy, gdzie właściwie rodzina Ancelotti tutaj dojedzie. Ja sobie ich będę powolutku śledził i jak coś zacznie się dziać, to oczywiście zobaczymy się po cięciu, no i spróbujemy tę misję zakończyć oczywiście powodzeniem. No dobra, już od dość długiego czasu sobie jedziemy za samochodem Ancelotti i tak sukcesywnie cały czas Z kilometra na kilometr zbliżamy się do północnej części wyspy, także podejrzewam, że gdzieś tutaj powinni się oni zatrzymać, tylko nie wiem, czy będą jechać do Bohan, nie, jednak skręcili w lewo, czyli prawdopodobnie jadą do jakiegoś opuszczonego magazynu albo fabryki. Bo z tego co pamiętam właśnie takowa się tutaj znajduje i nawet chyba jedna należy do gangu motocyklistów, tylko nie The Lostów, tylko tych drugich. Oni są Angels of Death, czy jakoś tak. W każdym razie to było to miejsce, w którym kradliśmy sobie motocykl dla szefa gangów Lostów. W pierwszej misji właściwie, czy tam w drugiej, już nie pamiętam dokładnie jak to było. No i zobaczymy, całkiem sporo ich jest, także wątpię, że tym jednym wybuchem uda mi się ich wszystkich skutecznie wyeliminować. No what the fuck? Wydawało mi się, że się zmieszczę. No właśnie, podejrzewam, że może być dość ciężko. Ten ładunek nie wyglądał na aż tak duży, na tak silny, żeby właściwie wysadzić sobie ich wszystkich. Wyjdźmy z samochodu. No i tak jak mówiłem, musimy zadzwonić sobie do Jerego i wysadzić prawdopodobnie, no właśnie, ładunek. No dobra, okej, czyli wyszło w sumie całkiem spoko. Mam snajperkę, także też będzie to zadanie dość mocno ułatwione. O, prawie trafiłem, ale jednak nie. Ale strasznie dziwne jest to, że jest zupełnie... What the fuck? Gdzie on jest? A, tutaj. Zupełnie inna jest czułość celowania, aniżeli w momencie, gdy sobie po prostu chodzimy i skręcamy nikobelikiem. Dobra, udało się ich wszystkich zabić. Dość w sumie szybko, to znaczy, że ten ładunek, który podłożyliśmy pod samochód Ancelottich, no dość mocny zasięg rażenia miał, także w sumie wyszło całkiem spoko. No i myślałem w ogóle, żeby jako drugą misję sobie w tym odcinku zrobić misję u Raya Boccino, czyli znowu Włochów. Znaczy znowu, w sensie teraz zrobiliśmy przeciwko Włochom. Na kolejne zadanie właśnie weźmiemy sobie stricte od Włocha, który zresztą gdzieś tam współpracuje z rodziną irlandzką, od której właściwie w tym momencie sobie to zadanie wzięliśmy. Fuck! No szkoda, chyba się no właśnie nie uda. Znaczy w ogóle myślałem, czy by sobie do Pain Spraya nie podjechać. Raczej tutaj nam oni na dwóch gwiazdkach nie zagrożą, powinienem szybko uciec, ale w sumie jak podjedziemy sobie do Pain Spraya, który jest w sumie niedaleko, no to zrobimy tą misję jeszcze szybciej, także nie jest to głupi pomysł, ale w ogóle ten dość mocno się nie trzyma, w sensie ten policjant. Pojedziemy sobie tak i tutaj między tymi słupkami i raczej powinienem, no właśnie, go zgubić, także wyszło całkiem spoko. Przemaluję sobie samochód, no i zobaczymy jakie zadanie otrzymamy od Raya Boccino. Mam nadzieję, że będzie to misja całkiem ciekawa, z tego co pamiętam właśnie takie misje u Raya były. No czyli w sumie jeszcze mam od razu drugą misję u Jerego do wykonania. Zobaczymy sobie w statystykach, ile tych misji właśnie u Jerego będzie w sumie. Jerry, Gary, nie wiem jak tam po irlandzku w sumie powinno być, chyba Jerry po prostu, nie? 20%, czyli prawdopodobnie u Jerego będzie tych misji aż 5, więc całkiem sporo. A zobaczymy jeszcze na szybkości sobie u Raya będzie tych misji u Tala chyba 6. Z tego co tutaj widzę. Czyli całkiem sporo. I Little Jacob? What the fuck? Czemu? A. Wiecie co? Ja w tym momencie jak wrócę sobie po wyjeździe chyba to usiądę w weekend jakoś i troszeczkę tą przyjaźń zarówno u Little Jacoba jak i u Romana sobie doszlifuję, bo mówię wam o tym już chyba od trzeciego do czwartego odcinka wstecz od tego licząc i ciągle tego nie robię, dlatego też no mówię. Muszę się do tego zabrać, ponieważ to się po prostu przydaje, tak? Little Jacob nam będzie potem fajną amunicję dostarczać za bardzo małe pieniądze, także tym bardziej po prostu najzwyczajniej warto. Jacob? The Rasta? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy Chopper. Was last spotted in Varsity Heights. No civilian casualties. No dobra, czy mam jakąś misję w ogóle dla United Liberty Paper, czyli dla tej agencji rządowej? Zaraz sobie zobaczymy, na czym to będzie dokładnie polegać, ale z tego co kojarzę, właśnie United Liberty Paper już wspominał o tej misji i mówił właśnie, że trzeba będzie zdjąć jakiegoś gościa właśnie gdy on będzie przelatywał nad miastem helikopterem, tylko trzeba będzie to zrobić w tym momencie tak, żeby... wezmę sobie tylko pada do ręki, by mi się łatwiej lata. Tylko trzeba będzie to zrobić w ten sposób, aby nikt nie został ranny. No dobra, leć na południe. Tylko że z tego co mi się wydaje, chyba jednak będzie strzelał Little Jacob. W ogóle bardzo fajna pora w tym momencie z Liberty City. W ogóle taki ciemniejszy klimat do tego miasta po prostu pasuje. Mamy ten helikopter chyba tutaj. Z tego co wiem, Little Jacob będzie strzelał z wyrzutni rakiet, natomiast nie wiem, czy właśnie po tej misji ta wyrzutnia rakiet nam się nie odblokuje. Dobra, jeszcze RBLB się skręca, to akurat wiem. No, lata całkiem spoko, tak między tymi budynkami, no jest w miarę ciężko, może się troszeczkę skupić nad lataniem. A czy myślę, że akurat w przypadku Little Jacoba jest to tak zrobione, że nie jest tak uzależniony już od palenia trawy, że w momencie kiedy nie pali, to po prostu on gorzej strzela i gorzej wszystko robi w swoim życiu, więc akurat w jego przypadku wyjdzie mu to na dobre. Chociaż faktycznie jakby lekko ten helikopter się rozmazywał, nie? Dobra, teraz muszę lecieć w miarę płynnie. Po prawej stronie... Aha, okej. Udało się. No, nie będzie to takie łatwe chyba, nie? No come on, dawaj. No, w końcu się udało. Już się bałem, że będę musiał tą misję powtarzać. No, ale jakoś wyszło w końcu. No i co, w sumie chciałem sobie podlecieć tego Raya Boccino. Ale ta misja dość skutecznie wypełniła nam czas, także nie wiem, czy już jest sens rozpoczynać kolejną. Ale tak jeszcze a propos 2 odcinków temu, co pisaliście w komentarzu, to właśnie to, że każdy z tych lądowisk, w sensie każdy jakby śmigłowiec znajdujący się na no innym lądowisku odpowiada za inną wycieczkę w Liberty City, także... No właśnie, z tego co pamiętam w ogóle United Liberty Paper tam pomoże kogoś znaleźć Niku? No nieważne, w każdym razie pomoże i to jest w sumie dość spoko, bo jednak jakby nie było gdzieś tam Niko tych 2 mężczyzn ze swojej przeszłości szuka, No i właśnie fajnie, że ktoś tam jest w stanie mu pomóc. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze tak odnośnie odniosę się właściwie tych wycieczek po Liberty City, ponieważ chciałbym każdą z nich sobie zrobić. Tak się właśnie zastanawiam, jak to zorganizować, czy faktycznie jakoś zrobić taki odcinek po prostu zwykły let's playowy, gdzie potem fajnie to wszystko potnę i sobie to wszystko zobaczymy wspólnie i potem zrobimy na przykład jeszcze jedną misję na koniec odcinka, po tym zwiedzaniu, zrobimy sobie jakby taki odcinek, gdzie no z 15 minut myślę będzie takiego samego czystego zwiedzania, bo myślę, że tam jest w sumie 5 wycieczek, każdą trzeba liczyć z cięciami po około 3 minuty, nie? No i do tego sobie byśmy potem zrobili jeszcze jakąś może misję. Dobra, zobaczmy co jeszcze napisał Little Jacob, bosko, okej. Na Jamajkę? No spoko, na Jamajkę bym chętnie poleciał. Niestety w tym momencie zarówno w prawdziwym świecie, jak i w GTA jest to najzwyczajniej niemożliwe. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!